Major, why are we not yet ready to depart? My apologies, Herr Oberführer, but the weapons loadout on the new torpedoes is taking more time than originally anticipated. I don't have time for this nonsense. I have important business to attend to. This boat leaves for the X-Labs within the hour, torpedoes or not. Is that understood, Major? Perfectly, Herr Oberführer. Witam was bardzo serdecznie w moim pierwszym nowym Zagrajmy, a jest to Zagrajmy w Return to Castle Wolfenstein. Rozdział 4 Deadly Designs. Misja czwarta, ostatnia. Secret Weapons Facility, czyli w skrócie SWF. Widzieliśmy stosowne intro, na którym Deatrzac, czyli ten z jednym szkiełkiem, rozmawiał z jakimś żołnierzem na łodzi podwodnej. To on będzie właśnie naszym przeciwnikiem, który wypuści z Super Soldiera na nas. Jakby chciał przetestować nas w walce, ale to dopiero na samym końcu ostatniej misji piątego rozdziału, dopiero aż. Tu sobie cichutko pozabijamy żołnierzy. Nie poprawiam tych spodni, bo i nie warto. Tu następny lezie koleś. To sobie poczekamy. Dobra, drzwi się zamknęły. Sierota się nawet nie zorientował. Tu na samym początku tej misji mamy secret właśnie. Tu właśnie musimy rozwalić te butle. A, rzucimy sobie granatę. Tak dla odmiany. Cholera, za blisko. A jak wystarczyło ta odległość. Tu nie ma nic, więc nie ma sensu tu złazić. O, i tu w tej misji spotkamy po raz pierwszy nowych przeciwników, tak zwanych loperów. Są to przeciwnicy bardzo niebezpieczni, szybko się poruszają, skaczą bardzo daleko, strzelają prądem z bliska lub z dołu, jak zobaczą nas na górze. Potrafią właśnie skakać. Poruszają się na takich właśnie łapkach. Nie mają nóg, zamiast nóg mają urządzenie strzelające prądem. A zresztą zaraz zobaczycie, niedługo. Tu na razie tych hełmów nie biorę. Nawet apteczek też nie biorę. Jak zgnoją mnie, to w ten czas tu się wrócę i już wezmę. Tylko zawsze miałem trudności z pokonaniem tych przeciwników. Tam już na dole koleś idzie. Już mnie zauważył. Lecisz na pysk. Ty do niego dołączyłeś, sukinsynu. Ty też. Tu nie przejdziemy, bo są zablokowane drzwi, więc jedyną drogą będzie zejście tu na dół po schodach. Kurde,
ćwiczysz, facet, ty ćwiczysz. Strzelają. Łazisz czy nie? Z pistoletem. Pieprzony sukin syn. No, następny się. Pięty sukin syn. Szkoda, że broń nie spadła na dół. Koleś jest za szybą, to nie, nic mu nie zrobimy. Ani on nam, ani mu jemu. Nie, tu nic nie ma. Tu jeszcze zostały nam dwa sekrety do odsłonięcia. Tu też zablokowane drzwi do kolesia, też się nie dostaniemy. To jedynie nam pozostało wejście na górę po skrzynkach. Musimy się patrzeć, bo mogą wyjść kolesie zza tych drzwi. O właśnie. Klapy właśnie opuścić, dopiero możemy przejść dalej. To są pewnie te drzwi, co nie mogą wcześniej ich otworzyć, no jasne. Dobra. Teraz tutaj wejdziemy. Koleś będzie chyba. Nie, to nie ma nikogo. Zostaje nam tylko przejście w te drzwi. Słyszymy już właśnie lopera, jak tam biega na dole. Trzeba coś cięższego wyjąć. To nas zaraz dopadnie. Przynajmniej właśnie para tylko rifle. Słyszymy właśnie jego kroki i jego prądy jak świecą. Nawet przez podłogę. Dlatego nie wolno się pokazywać tu bliżej krawędzi, bo zaraz cię zgnoi.
Tam jeden następny, jeden drugi stoi. O, leci. Pokonałem. Nie wierzę własnym oczom. Dobra broń dla niego. Ten paratrup. Tu widzimy na dole schodów jest nowa broń do zebrania. Ten karabin Venom właśnie. Jego dokumentację właśnie zebraliśmy w poprzedniej misji. Prawdopodobnie. W drugiej misji chyba. Bardzo mocna broń. Zresztą zaraz wam zaprezentuję. Tylko dorwę tego sukinsyna. Trzech biegało tutaj. Dobra, jeszcze raz. No, zniszczył mnie. Jeszcze raz. Jeszcze jeden kutas. W sumie ich tutaj aż czterech jest, drugi jest zamknięty w windzie. Czwarty, ostatni. A my zabijemy trzeciego. Kuźwa macie. Kurde, popatrz no. Dobra, nie będziemy się z nim pieprzyć. Z Panzerfausta go potraktuję. Ja siebie też zraniłem. Dobra, nie będziemy się bawić, wracamy po te hełmy, co tam zostawiłem. Widzisz?
wyprowadziliście potężna broń. Mogłem się tak nie bawić z nimi, z tymi loadingami. Otworzyć. Z tym będziemy się na razie poruszać. I czwarty będzie tam zamknięty w tej windzie. I tam będzie secret kolejny. Drugi właśnie. O, i jest kolejny Venom i amunicja. Przeładujemy go sobie. Właśnie to sekretne pomieszczenie. Żeby się do niego dostać, to trzeba rozwalić właśnie lopera. O, tu ten gość stał w tej skrytce, co nie mogę się nic zrobić. Za przeproszeniem, no. A, to są te dźwignie, które opuszczamy. Ten pomost tam na górze. Dobra, to idziemy tego lopera załatwić. Chyba z Panzerfausta go pociągniemy. A potem jeden granat zużyjemy. Nawet się nie orientuję, co się dzieje w ogóle. A ja dzięki temu spokojnie mogę go rozpiszyć. Tak jak tą Helgę von Bulow przemienioną. Tu się rozpiszyłem granatami. Dzięki temu wyłom powstał i możemy wejść do sekretu. Z amunicją, z apteczkami. Pasy rozwalimy. Wciągniemy Panzerfausta na tamtych skinsonów, co będą wybiegać. Dobra, pełny magazynek, 500 sztuk do Venoma. Pomieszczenie, co żeśmy wcześniej byli. Dobra, to teraz idziemy na górę. Też ponownie po tych skrzynkach.
tym razem tutaj idziemy. Słyszał? Nikt nic nie czuł. Teraz się zorientowali, bo słyszeli strzał. Musiała mi broń w tym momencie zastygnąć. Niech ich szlak trafi. Jeszcze raz. Ze sniperki sobie zabiję. Właśnie ten secret, to pomieszczenie.
obecnie. Fajne mody. Właśnie gdzieś trzeba będzie wpuścić wodę, ale nie wiem gdzie. Chyba jeszcze nie tutaj. Aparat snajperski, karabin z lunetą, znaczy z noktowizyjnym tym. Co z tym tłumikiem, ta snajperka właśnie z noktowizorem. O właśnie, to jest to. Sprawa. To jest właśnie ta amunicja do tej z noktowizorem. Czerwono oświetlone drzwi. Nie czerwone, tylko obok nich są drzwi. Obok tego światła. Przynajmniej mi nie trafią. Dobra, tu nie ma nic. Tu pewnie będą zablokowane drzwi. Jasne, to musimy tutaj na dół zeskoczyć. To będą sukinsyny na górze. Sponsor Fausta potraktować. Zginęli? Chyba nie. Zginęli obaj. Dobra. Znaleźliśmy wejście do trzeciego sekretu. Szkoda. Ale pieprzyć to. I tak nam nie ma to znaczenia w ogóle, bo
inny ekwipunek będziemy mieli na początku następnej misji, więc to już będzie piąty rozdział, a to już jest ostatnia misja, więc nie ma tu najmniejszego znaczenia. W ogóle. No, teraz kończymy właśnie tą misję, ostatnią, czwartego rozdziału. I will not divulge any information to you. They're going to Norway! The coordinates are 67 degrees north by 16 degrees east! Powiedział nam współ...